Wraz z nową aktualizacją do gry zostają dodane nowe rankingowe stardropy, z których możemy trafić nowe ekskluzywne skórki oraz skórki, które mogliśmy odblokować z poprzedniej Ligi Mocy. Więc moi kochani, zostawcie w tym momencie łapeczkę w górę, bo dzisiaj przeprowadzimy prawdopodobnie najważniejszy eksperyment w roku 2024 w grze Brawl Stars. Będziemy otwierali tak długo nowe rankingowe stardropy, aż trafimy wszystkie ekskluzywne skórki. Wy też możecie zgarnąć przedpremierową nową ekskluzywną skórkę do Edgara Tifa. Wystarczy, że w tym momencie klikniecie pierwszy link, który znajduje się pod tym filmem. Następnie naciśniecie wesprzyj twórcę, a w komentarzu napiszecie Thief Edgar Giveaway. Ta oto osoba zgarnia już pierwszego skina, mam do rozdania jeszcze 6, więc spróbujcie swego szczęścia, może to ty też zgarniesz nowego, ekskluzywnego skina. Jesteśmy już na moim koncie w wersji deweloperskiej i uwaga, moi drodzy państwo, klikamy w lewy górny róg, aby odblokować nowy rankingowy tryb. Odblokowywujemy, uwaga, nowe mapy i modyfikacje każdego sezonu. Pnij się w rankingach, aby odblokować karty bitewne i nagrody Drop Star. Jak widzicie, nade mną wyskoczyła nowa zakładka, nowa ranga, nowy sezon. Klikamy i uwaga, modyfikatory w tym sezonie. Pierwszy modyfikator to szybki strzał, trafienie wroga atakiem natychmiast przeładowywuje trochę amunicji. Drugi modyfikator, ciężkie bity, wszyscy zadymiarze są odporni na ogłuszenia i spowolnienia. I ostatni modyfikator to kolczasta amunicja, zadając obrażenia wrogom nakładasz na nich dodatkowy efekt obrażenia rozłożony w czasie. Okej, wow, tak wyglądają nowe rangi. Ranga brązowa, srebrna, złota, diamentowa, mityczna, legendarna oraz mistrzowska. Na moim koncie, jak widzicie, mam 76 zadymiarzy na 78, bo dwie nowe postacie jeszcze nie zostały odblokowane. No i na tych postaciach nie mam żadnych kupionych skinów ani odblokowanych. No to zaczynamy! Otwieramy na początku 10 rankingowych stardropów. Zobaczymy, co nam wypadnie. Uwaga! Pierwszy! Ikona gracza, ok. Drugi! Błyskotki. Trzeci! Ikona gracza. Czwarty! Ikona gracza. Piąty! Błyskotki. Szósty! Uwaga, tak jest! Loki Chester to jest? Dokładnie tak! Loki Chester w 6. rankingowym stardropie. Do tego jeszcze ikona gracza oraz emotka. Lecimy dalej. 7! Bum! Ikona gracza. 8! Ikona gracza. Trafiam wszystkie ikony gracza z poprzednich lig mocy. To są te ekskluzywne skiny, które mogliśmy zdobyć w poprzednich ligach mocy. 9, tak? Błyskotki chyba dycha. 10. Let's go spray! Na 10 pierwszych otwartych trafiliśmy Lokiego. No to przetestujmy go. Uwaga. Rzuca on czym? Czym on rzuca? Nie mam pojęcia, co to jest. Jakiś kamień, jakaś runa. Okej. Rzucamy teraz ulta. O proszę, zobaczcie, jakie fajne runy się tworzą. Dobra, no to myślałem, że będzie to gorszy skin, ale wyszedł całkiem im spoko. Rzucamy teraz ulta, leci ult w postaci runy i uderzenie. Dobra, Loki Chester jest totalnym szefem. Ja na pewno będę grał rankedy, żeby go odblokować. A wy, moi kochani, oceniajcie w komentarzu od 1 do 10 skiny, które odblokuję. Ja temu skinowi daję 10. Kolejną 10 lecimy. Spray, okej. Drugi. O kurczę, mamy coś, uwaga! Jaguar Meg, dobra, to jest z poprzedniej Ligi Mocy, więc nie będziemy go testowali. Dzisiaj skupimy się tylko na Ragnarokach, ale jak widzicie, można trafić z poprzednich Lig Mocy skiny. Drugi skin. 13, pechowy. Dokładnie, pechowy, spray tylko. Dalej, mamy coś, uwaga, Lola. Lola, tak, Kobra Lola. Fajny skinek. Kolejny, to chyba 15, albo już się pomyliłem. 16. Błyskotki, 17. Ikona gracza, to chyba do Loli. No dawaj, dawaj. 250 błyskotek, dawaj dalej. No niestety, w tej 10 dwa skiny spoza serii Ragnarok. Odpalamy kolejną 10 i uwaga, błyskotka. Spray. Błyskotka. Błyskotka, słabo. Dawaj, znowu błyskotka, dawaj. Ikona gracza, okej. Spray. To był do Bibi spray. Do Mjolnira Bibi chyba. Ale to bardziej Thor Bibi, dobra, na nią właśnie polujemy. Ikona gracza, kolejna dycha poszła i dalej nic nie trafiliśmy, lecimy dalej. Lecimy z kolejną dyszką. O, i uwaga, mini Mike. Tak jest, Dynastyczny Mike. I to jest nowy skinek, ale nie z serii Ragnarok, tylko z serii Piaski Czasu. Do tego ikona gracza, pięknie. Lecimy dalej, bum. Spray, let's go dalej. Błyskotki, let's go dalej. Ikona gracza. Błyskotki. Błyskotki? No daj coś. Błyskotki, 130 błyskotek, 250 błyskotek. No i 40 za nami. Spójrzcie na tego Dajna Majka, jaki jest kozakiem. I on rzuca, moi drodzy, diamentami, gemami z Gemgraba. Coś pięknego. Leci ult. Uwaga, co to będzie? Skrzynia skarbów! I wybucha. Wysypują się monety. Piękna sprawa. Dobra. Ten skinek jest mocny. Takiego Dajna Majka z pewnością każdy będzie chciał. Ja go oceniam 10 na 10. Let's go! Te diamenty są przepiękne. Woo! Otwieramy kolejną dychę. Let's go! Nic. Nic, dajcie skina, bo to już za chwileczkę będzie 50 otwartych i mamy kamiennego trollalu. Okej, no to on jest z poprzedniej Ligi Mocy. Błyskotki. I uwaga! Nowy skin? Nie, to jest Macy. Bandytka Macy. Też z Ligi Mocy. I do tego emotka. Let's go dalej. Chyba nic z tego. Chyba nic z tego. Mamy coś! Mamy coś! Piper! Trojednik, Piper, fajna. Też z poprzedniej Ligi Mocy. No i 50 rankedowych stardropów za nami. Kolejna dziesiątka, uwaga. Nic, spray tylko. Chyba był do stew nawet spray. Nie zdążyłem zobaczyć, przeklikałem za mocno. Okej, tu chyba nic nie będzie. Błyskotka. 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 Nie jest wcale łatwo trafić nowego skina. Jeszcze z serii Ragnarok albo Piaski Czasu. Dobra, uwaga. To był najgorszy opening. 60 za nami. Uwaga, jedziemy. Błyskotka. Błyskotka. Powiem wam, że bardzo fajnie odpalają się te nowe rankingowe stardropy. On tak mruży oczy i wybucha. I mamy to! I uwaga, to jest Rico z poprzedniego sezonu. Finałowy boss Rico. Okej. Let's go dalej. Błyskotka. Błyskotka. Już nawet nie lecą żadne ikony gracza. Co jest? Same błyskotki tylko farmie. 71 2 3 4 Same błyskotki. No dajcie coś. Potrzebujemy skinów. Nie sądziłem, że będzie trzeba ich aż tak dużo otworzyć. No dawaj. No dawaj. 80 za nami. Wow. 81 82. No i to jednak nie pomaga, jak liczę. Dobra, speedrunujemy. Dajcie coś. No i moi drodzy państwo, za chwileczkę 90. No to ostatnia prosta do setki. Myślałem, że odblokujemy wszystkie skiny, ale odblokowaliśmy tylko dwa nowe. 91 92 93 94 95 96 97! Widzowie, zostawcie łapeczkę w górę, bo coś nie idzie. Musicie zostawić łapkę w górę, wtedy na pewno coś wypadnie. I uwaga, 3, 2, 1, 98! 99, proszę na setny, niech coś spadnie! Setny! Go! O. 100 za nami, podliczmy, ile udało nam się odblokować. Podsumowując, otwierając 100 rankingowych stardropów, odblokowaliśmy Lokiego Chestera oraz nowego Dajna Majka z serii Piaski Czasu. Reszta to były skiny z poprzednich Lig Mocy. Łącznie 8 skinów, czyli statystycznie co 11-12 rankingowych stardropów spadł mi skinek. Całkiem spoko wynik. Tego skina, moi kochani, możecie dzisiaj zgarnąć. Za darmo zupełnie, wystarczy, że macie aktywny kod Farell w sklepie i napiszecie w komentarzu hashtag Thief Edgar Giveaway. Przetestujmy tego zwariowanego skina. Ten skin będzie kosztował 199 gemów, więc całkiem sporo. Zobaczmy, jak on się prezentuje. Okej, Edgar teraz uderza swoim dywanem, który ma na plecach. Tak to nazwijmy, albo to jest jego peleryna. Dobra, mamy ulta i uwaga. Co się dzieje, kiedy użyjemy ulta? Leci! Okej, Piaski Czasu wokół niego się kręcą. Mega fajny skinek. Edgar w turbanie z piaskami czasu. I jeszcze jak uderza, nowa animacja. Coś pięknego, 10 na 10. Chuck też otrzyma nowego skina. Jest to pustynny skorpion. Chuck, 299 gemów. Kupujemy. Do tego masa ikonek. Wow! Dobrze, że Chuck dostał nowego skina. I zobaczcie. On teraz strzela piaskami czasu. I kiedy zabija... Aha, nie trafiłem. Kiedy zabija oponenta, wyskakuje coś z ziemi. Chyba żądło skorpiona? Coś takiego, dobra, kiedy rzucimy jego wieżyczkę, ona ma chyba inny kształt niż normalna, tak? Bo ten skin, generalnie, moi drodzy, jest ekskluzywny. On ma pakiet emotek, ikony gracza i tak dalej. I uwaga, używamy ulta. Okej, ale coś mi się wydaje, że chyba ten ult jest standardowy. Nie, inaczej za nim rozwala się ziemia. Fajny skinek, w końcu pierwszy normalny skin do Chucka, 10/10. Kolejnym skinem jest Sir Genie. Serge w postaci Gina. Wow, ale ma kozacką kitę. I fajny saber, czy to sabra, czy jak to się nazywa, miecz w każdym bądź razie. Kupujemy? Sir Genie. Do tego ikona gracza oraz emotka. Let's go. Serge strzela. Czym on strzela? Swoją rękawicą. Czy wy to widzicie? On strzela rękawicą albo swoją pięścią. Pierwsza ewolucja. Nie wiem, co się zmieniło. Chyba kitka nam troszeczkę urosła. Uwaga. Druga ewolucja. Tak, jeszcze dłuższa kitka. No dobra, dobra, dobra. Nabijamy. Kolejna ewolucja. Bum! I trzecia kitka. I tak naprawdę naszemu Serge'owi rośnie tylko kitka? Tak jest! Co ulepszenie, rośnie kitka i chyba kilka rzeczy tam do niego jeszcze doszło, więc bardzo fajny skinek, interaktywny, strzelamy, zobaczcie, nasza pięść, kiedy uderzy w cel, rozwala się na kilka pięści. Mi się to mega podoba. 11/10! Bo animacje są kozackie. Bas dostał też nowego skina, Fenrir Bas, jest to skin, który będzie dostępny za ukończenie karnetu. Sprawdźmy. Kiedy uderzamy, zamrażamy przed nami teren, kozak. A kiedy użyjemy ulta, to przyciągamy się takim kozackim mieczem. Coś pięknego. Ja na pewno będę musiał ukończyć cały karnet bojowy, żeby go odblokować. No i oczywiście, moi kochani, już niedługo, w następnym odcinku przetestujemy sobie wszystkie nowe hyper doładowania do nowych postaci, więc subskrybujcie kanał. W końcu nadszedł ten czas. Czas, aby przetestować Tora Bibi. To jest najlepszy skin chyba w tym sezonie. Zobaczcie, jak ona kozacko wygląda. Będzie kosztował 299 gemów, więc tutaj mamy cały komplet animacji, emotek i tak dalej. Testujemy, kupujemy. Let's go! Tor Bibi. I nowe dźwięki też są. Tak wygląda cały zestaw. Piękna sprawa. Zobaczmy, jak ona atakuje. Wow! Jak ona uderza, za tym młotem lecą pioruny. No i teraz, co najważniejsze, jak uderzymy naszym ultem, czy poleci młot? Uwaga, 3, 2, 1. Tak jest! Rzucamy młotem! Nie! To jest najlepszy skin do Bibi ever. Patrzcie na to. Mjolnir, do mnie! 10/10. Nowe dźwięki, nowe animacje. No i oczywiście nowy, niesamowity Ultimate Attack. Cordelius został jednookim Odynem. Wow! Który będzie uderzał piorunami? Nie wierzę. Kupmy go. Potwierdzamy zakup i uwaga. Odin Cordelius. Mocna sprawa. Okej, czym strzelamy? Strzelamy jakimiś kolcami, tak? Uwaga, dajemy ulta. Poleciał ptak, który zabrał do krainy cienia tego bota. Okej, ale nie ma nowych dźwięków Cordelius, tylko ma nowe animacje. Co mogę powiedzieć? Z wyglądu jest 10/10, ale czegoś mu brakuje, więc damy mu 9/10. No i to jest skinek, który muszę koniecznie mieć. Pomimo tego, że bardzo rzadko gram Jessie, ale Skadi Jessie jest przepiękna. Spójrzcie tylko na tego skina. Wow, mega mocna. I ta kusza w kształcie wilka. Kupujemy. I nowa animacja. Piękna sprawa. A wy, moi drodzy, nie zapomnijcie skorzystać z kodu Farell, jak będziecie kupowali jakieś skiny. Będę mega wdzięczny. Uwaga, strzelamy. Czym strzelimy? Lodem pewnie. Tak, śnieżynką, lodem. Bo te postacie generalnie są bazowane na żywiole lodu. O, tak bym to nazwał. Dobra, stawiamy działko. Uwaga, działko. Kryształowo-lodowy lisek. Kiedy użyjemy gadżetu, okej. Nasz gadżet działa normalnie jak zawsze. Teraz zróbmy tak. Ult i wieżyczka. Poleciała. Okej. I jak widzicie, nasz lisek jest większy w tym momencie. Jeszcze gadżet. Piękny. 11/10. Następne skiny odblokujemy w następnym odcinku, a uwierzcie mi, do odblokowania mamy naprawdę jeszcze sporo skinków, więc zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, zadymiarze. Hej!